Witajcie, Rzymuszki, z tej strony Troll, w kolejnym odcinku z Harzona 4 na wokacji Kez Redux. Polska A do Z, Śląska Anarchia i tak jak w ostatnim odcinku się broniliśmy, w tym odcinku spróbujemy sobie tutaj trochę jakoś porobić. Widzę, że Ukraina przez chwilę nas przestała atakować, to było trochę dziwne. I jak tutaj już to mamy, to zacznę tych robić, może się uda nam to ogarnąć. Ile to trwa? 10 dni, okej. Okay. To się zakończyło, wyślemy naszych agentów tutaj. W głównej mierze chodzi o to, żebyśmy tutaj weszli i żebyśmy się tym zajęli. Widzę, że tutaj mam dużo medali. Zawsze miałem 4 i teraz takie sporo tych medali. Okej, rozdajmy sobie temu gościowi, bo może się to nam przydać. Supply consumption ja z przyzwyczajenia biorę jako pierwsze. Dobra, więc chodzi o to, że oni też... Nie wiem, jak to zrobię. Oni też nie są jak coś tacy słabi. Oni mają... taki gdzieś tutaj taki bonusik. Jakiś... Oni chyba mają takie nawet małe drzewko. Więc tutaj będziemy próbowali ogarnąć. Jeżeli będziemy mieć zbyt mało dywizji, no to wyślemy sobie z frontu. To nie jest jakieś trudne. Dobra. Więc chodzi o to, żebyśmy sobie poprzejmowali te wszystkie miasta, póki możemy. I zmniejszali sobie rozpiętość frontu. Nie jest tak, że oni są jacyś mega dobrzy. Tutaj możemy sobie tak też ominąć. Tutaj coś... Syberia się wkurzyła na nas. A, powoli się nam udaje. Dosłownie omijamy wszystko i nie ma jakiegoś większego problemu. Dobra, mamy tu jeszcze chyba ostatni cel narodowy. Jakoś nas to nie za bardzo nie obchodzi. Chciałem zobaczyć, jak tam z okupowanymi regionami, ale w sumie my żadnych nie okupujemy, wiecie. Wszystko jest naszym korem. Dobra, wszystko wysłałem na razie tutaj. Niestety oni nie mają żadnych takich rzeczy, które by nam się przydały. Realistycznie. Oni mają tylko ropę naftową. Więc... trochę słabo. Tutaj widzę, że mi wypowiedzieli wojnę, czy to... Nie wiem, kto wypowiedział komu wojnę, chyba ci. My tak naprawdę musimy przejąć chyba jeszcze jedno miasto. Okej. Okay. Wszystko jest. Nie wiem, jeżeli Rumunia tutaj chciała, to my w sumie możemy coś oddać Rumunii. Żebyśmy później się tutaj nie kotłowali między sobą. W głównym mierze więcej fabryk dla nas. A tak, was wysyłam z powrotem tu. Was tutaj wysyłam i robimy wielki front. Może to być problematyczne, ale jeżeli będą się ruszać, to może coś to nam da. A mamy oczywiście przecież tutaj jeszcze taki piękny przecież tutaj włączenie tego. No i ładnie to wygląda, nie powiem. Przez chwilę przynajmniej. To jest takie coś, że nie wiem jak to robią, ale dosłownie oni się potrafią bunkrować. No właśnie, zapomniałem, że doktrynki trzeba robić i w pewnym momencie jak zacząłem robić doktrynki, to 4 weszły pod rząd. Okej. Okay. Tutaj coś się dzieje. O Jezu, co się dzieje na Bliskim Wschodzie? Liban jest niepodległy. I Guringia coś. O Jezu, Guringia to wszyscy zaatakowali. Guringia też nie jest taka słaba, więc może to trochę potrwać. Jeżeli spawnujemy dywizję, to znaczy, że jest. Że wreszcie mamy. Nie mamy już problemu z brakami. To oznacza. W powietrzu. W powietrzu jesteśmy. Mamy już 132 kanie. Wow. No, nie dziwię się, że inni dwupłatowce wysyłali na nas, no to.
W pewnym momencie raczej nasze samoloty raczej powinny sobie poradzić. Okej, okay, robimy tutaj już takie badania, które w ogóle nas nie obchodzą zbytnio. No jesteśmy na żółtym, a czerwonym. Też zastanawiam się, kiedy mi tam mikrofon odpadł. Ja zgaduję, że przez to, że mi fotel tutaj tak akurat sobie go miotam, żeby sobie na moje swoje podnóżek, żeby mieć w fajnym miejscu. Więc może to mi zablokowało. Nie wiem, kiedy mi odłączyło. Jak to wygląda z tym? Masz jakieś rzeczy? Nie. Nie bym sobie wziął jakiegoś generała, który by miał. Na pewno jak będziemy chcieli walczyć z Rosją, to jeszcze trochę minie. Tak naprawdę... No jak sami widzicie tutaj. No mamy tych, ale takie nędzne, tak powiem. Jakby to się nadalbiło, to by było fajne. W ogóle ja nie zwracam uwagi na to, co jest złą rzeczą. Bo jak wiecie, często potrafi to wymknąć się pod kontroli. Okej, okay, w takim razie jak nam dalej od frontu robimy fabryki. Niech nam wlatuje to wszystko. I niech lecą kolejne dywizje. Ale teraz jesteśmy na tym momencie, co... Albo my upadniemy, ponieważ nie mamy wystarczająco dywizji, żeby tutaj te wszystkie dookoła je po prostu ogarnąć. Albo oni upadną, ponieważ będą zbyt bardzo rozproszeni. Coś tutaj możemy sobie porobić? Może więcej samolotów? Jakby co, mogę zawsze się wycofać. To nie jest jeszcze ten moment, co... Będzie nas bolało wycofanie się. Chociaż fajnie było, jakbyśmy już przyjęli wszystko. Parmata? Niezbyt. Tutaj już nie widzę zbytnio ulepszeń, które byśmy mogli robić na czas. W tym razie róbmy tak. Chodzi o to, żebyśmy mieli wystarczająco dywizji na atakowanie i na to. No, musimy sobie wystawić te wszystkie dywizje, które mamy w zastępach. Będą oczywiście one takie w sumie bieda dywizje, ale niestety musimy. Jak to wygląda? No one się na razie poruszają. Się udało nam je odbić. I zawsze to jest takie pomiędzy, jak było, aby było jak najmniej, ale też jakby nie było aż tak za mało. Żeby tutaj jednak trochę przyciąć tej dywizji. Tutaj to musimy po prostu to rozstrzygnąć i potem będzie już easy. No niestety, ale Odessa też nie jest jakiś... jakimś ładnym miejscem walk. Okej, okay, zróbmy już to ostatnie. Tutaj możemy coś porobić. Nie, róbmy dalej radar. A możemy sobie porobić to. I zobaczmy, czy nie mam jakiejś Mio. Nam się nie zrobił. Niestety, jako Polska musimy bardziej patrzeć przez Mio, przez produkcję. Tutaj widzę, że nawet dostają oczywiście nowy generał, to on tu musiał zachorować. No i jeżeli będziemy ciągle atakować ich, to powinniśmy sobie jednak, jednak nie powinno być aż takiego dużego problemu. Róbmy dalej przeciwko nim, to i wyślijmy was do jakiegoś dużego miasta. Oni już nie mają dużych miast. Podoba mi się zawsze, kiedy jest wojna domowa, bo wtedy, wiecie, się tak mnóstwo stolic robi i wtedy się zapisują, wtedy można powysyłać po... całym tym 13 dywizji, a nawet więcej, z jakieś 15 wydaje mi się uda nam się tutaj ściągnąć. Nas nie obchodzi manpower, jeżeli przyjmiemy sprzęt, to jest w głównej mierze nasz plus. I... no i sobie dobrze radzimy. Ej, nawet ODS odcięliśmy, to jest jedna z lepszych wiadomości. Oni raczej uciekną przez port, a i to potrafi. Za chwilę zobaczycie, jak to Avir robi. No,
ani nie zginęło aż tak dużo dywizji, ale dużo tutaj poszło. A więc się tym zajmijmy. I Ukraina powinna nam tak naprawdę dać bardzo dużo, jeżeli chodzi o zasoby, jak mówiłem, ale też dużo miejsca na budowę fabryk. Bo manpower, jak mówiłem, jest wystarczający. Plus jeszcze jak mamy tamten bonusiki, no to się nie dziwcie, 5% to dla normalnej Polski to jest spora, dla tej wybustowanej to dopiero jest koniec. Tak naprawdę mówię, nie obchodzi nas przyjmowanie całego świata, przyjmujemy Niemcy, przyjmujemy Rosję, koniec. Wiem, że są dwie Rosje i jest Republika Syberii. Co oni tutaj porobili? A, bo się zamienili, mają tą dziwną flagę. Flagę, która wygląda jak jakieś stare logo anime. Okej, zajmijcie się tymi. Jedna dywizja powinna wystarczyć. Wydaje mi się, że ta dywizja zanim tam dojdzie, to nie spor czasu. Okej, deskrypcja zrobiona. W takim razie włączcie. I co, przeciwko Rosji tak naprawdę raz robimy. Dobra, lepszy karabiny, już niedługo piątka, chociaż tak naprawdę piątka w tej grze nic nie znaczy, szóstka tak naprawdę znaczy. Tak właśnie to jest takie trochę kłamstwo tej gry, że ona takie, o tam od piątego poziomu można, ale nie, tak naprawdę od szóstego. Dobra, nasza armia jest w sumie spoko, tutaj udało im się nawet sporo zdobyć. Możemy sobie powiększyć, jeżeli chodzi o zdobywanie dywizji. Ponieważ widzę, że już mamy wypełnione, mamy darmowe fabryki. Uwielbiam darmowe fabryki. I niech się one tak wypełniają. No i tak naprawdę nie powiem. Musimy tak tylko tutaj podbić. I tak, infrastruktura. Rozwijamy tam, gdzie jest jakiekolwiek przemysł, żeby tam po prostu nam wybustowało te wszystkie zasoby. Ropa nie jest taka ważna, ale niech się tutaj podbije. Tutaj niech się wszystko podbija. Nawet jedno będzie dla nas pomocne. No, no więc tak naprawdę już tutaj nic nie ma. Możemy wysłać samoloty nasze do Odessy na przykład. Jak to wygląda z naszymi samolotami? No już 200 kani jest, plus oni dosłownie nie mają już prawie tych nowych samolotów, a te starszej generacji to one jeszcze padają jak muchy. No więc wygrana jest w naszych rękach. Okej, tutaj widzę, że front na Sewastopol. Uj, Jezu, co się stało? Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem największego? Dobra, idźcie na Krym. A ci mają w sumie odpowiedni rozkaz. No, Sewastopol to jest naprawdę mocne, ale to mocne punkty zwycięstwa, więc trzeba tam na to pójść. Leja dywizji, więc mam armię. Jest to, bo ja zbyt dużo tych rozkazów mam na jedno. Może trochę jednak sobie pozmieniam. Okej, i już się pozmieniało. Chciałem nie robić tego, bo w sumie jaki jest sens. Ale chyba będę musiał zrobić. Dobra, wyślijmy ich jeszcze raz do tego. Ale chyba już uda nam się bez pomocy. No, te czołgi nasze nawet się przydały. Okej. Więc teraz pas, i wszystko dla nas. Bo w sumie dlaczego ktoś inny miałby dostać? Nie mają floty? Nie, nie mają floty. Okej, więc wszystko zrobione. I tak jak mówiłem,
Teraz jedyne co, to nam tylko Rosja, ta mapa nic nam nie pokazuje. No, tutaj mamy zablokowane... Uuu, Entencie są. Ciekawe. A, więc wysyłamy na granicę rosyjską. I tak, jak mówiłem, tutaj trzeba zacząć zmiany. I zmiany, wielkie zmiany. Okej. Okay. Pytanie jest takie, czy my nie możemy jeszcze lepszy czołg wybadać. No, jeszcze nie jest taki czas, na to nie powiem. Możemy zacząć badać tutaj. Czy coś tutaj możemy porobić takiego ciekawego? My możemy jeszcze ciężarówki ulepszyć. W sumie nawet fajnie, że dodali dwa rodzaje ciężarówek. Dodaje takiej trochę jednak zmienności. Ok, możemy wreszcie tutaj wystartować marynarkę. A w międzyczasie możemy na przykład tutaj porobić. Nigdy nie pamiętam, co było moje najlepszym chyba... To oko. Okej. Ale czy coś tutaj mamy ciekawego? Tutaj wszystko w sumie mamy. Może coś do samolotów. Cross Air Support. No i teraz tak naprawdę wysyłamy ich na granicę z Rosją. Zobaczymy, jak to wygląda. Nie wygląda to, żebyśmy od razu byli na dobrej pozycji. Tutaj powoli nam przychodzą te dywizje. To jest takie, czy nie możemy po prostu ich już tutaj polepszyć. Tak ładnie. Takie czankiery się porobiły. Tak, żeby było 50%. No, tyle powinno być. No takie teraz czankiery się nam zrobiły, ale największy problem przy czankierach jest to, że nie ma się manpowera. To też co zrobimy, to zapewne sobie powiększymy czołgi, żeby już mieć lepsze i zobaczymy, czy tej, jeżeli nie damy tego, czy to nam nie polepszy. No, mamy lepsze, powiem. Okej, okay. Jak to wygląda, rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tutaj? No, oczywiście musimy pohandlować, jak mówiłem. Handel, handel, handelek, handelek, ale niestety nikt nie chce z nami handlować. Znowu. No. W sumie Włochy są, ale nie powiem, byłoby miło, gdyby ktoś inny niż Włochy chciał tylko z nami handlować, ale mówię, głównie jest, że też musimy jakoś sobie porobić to, żebyśmy mogli, wiecie, no, jakieś surowce pozdobywać oraz też, żebyśmy w ogóle mogli coś zdobywać, bo wiecie, też nie jest coś takiego, że my możemy w każdym kierunku pójść. Okej, okay, tutaj jakieś też bonusy. Nie pokazuje, że jesteśmy na dobrej pozycji, ale wydaje mi się, że aż tak dużo dywizji to my nie mamy. No jak to wygląda z tym? Nie mamy artylerii, mamy karabiny, mamy tutaj rzeczy. Nie będę w sumie tutaj robić konwersji do tego sprzętu, bo tak bardzo nam nie jest potrzebny, chociaż jeżeli pokazujesz, możemy porobić, a mamy sporo tego, no to zawsze możemy to wykorzystać. Tutaj widzę, że już nie musimy tego aż tak sporo robić. Może nieco do artylerii. Artylerii ledwo co produkujemy. Okej. Okay. Czego mamy? Z karabiny stary. Armata.
To będzie kolejny raz koszt, ponieważ nie powiem, też trochę kosztuje. Okej, lepszy ten sprzęt. To zrób może radary. Okej, i coś możemy tutaj porobić. Jakieś takie małe bonusy. Możemy zdemobilizować naszą ekonomię. Czy to jest jakieś takie mega potrzebne? Minus 5% to też nie będę gardził aż tak bardzo. I możemy tutaj też porobić, nieco sobie odbić tego. Widzę, że chcą zaatakować Syberię. Co my możemy wykorzystać? A, to może wykorzystamy podczas wojny. Teraz jest taki w sumie czas niepokoju, nie wojny. Będziemy oczywiście chcieli ich zaatakować, ale może to trochę minąć. Więc zapewne będzie przerwa pomiędzy nagraniami. Tutaj ruskie sobie już robimy. Zapewne to się długo robi, dlatego że mają agentów u nas. W sumie chyba moglibyśmy u siebie robić coś takiego. No, counter intelligence to jest to podstawowe. Ale chyba nie będziemy tego robić na razie. Mamy 11 fabryk. Sporo. tutaj widzę, że coś słabo z tym handlem jest. Nie musimy już nic robić. Tutaj naprawdę mają jakieś problemy są z tym. Trochę bonusów tutaj. W ogóle tego nie produkujemy, a ja tylko to robię dla Mio. Dobra, czołgi możemy sobie spróbować już przed czasem. O czymś robić. Okej, i ostatni cel narodowy, który możemy zrobić, chyba w ogóle. Więc tak, mamy Occupied Territories. Aż tak bardzo to nie jest ważne. Dalej radary. Coś tutaj możemy porobić? Może Night Vision. Pytanie jest takie, czy mamy wszystko. Nie mamy tej artylerii. Jeżeli chodzi o artylerię, to po prostu nie mamy Wolframu. A nikt na mnie będzie sprzedawał Wolframu, więc to też taki minus. W sumie w głównej mierze tutaj czołgi mamy na górze, żeby się produkowały. Pytanie jest takie... Nie, już sobie każda artyleria potrzebuje Wolframu, więc chciałem się zapytać, czy jakaś wcześniejsza wersja artylerii może? Mam 5 już tygodniowo, się nam zmieniło. No, nie powiem. A ile to kosztuje? To kosztuje więcej wolframu niż stali, więc nawet nie ma sensu. No, po prostu mamy problemy z tym. Możemy sobie tutaj podboostować nieco tym. Dobra, bierzemy. Więc jak wypowiedzą wojnę, to my w głównej mierze wtedy zapewne wejdziemy. Doktrynki. I też możemy to robić. Tutaj trochę na pamięć robię. Tutaj już nie pamiętam, co było. Okej, i co tutaj? Air Flexibility biorę. Dobra. W głównym mierze chodzi też o to, że gumy też mamy trochę brak. A potrzebujemy lotnictwa do tej wojny. No nie powiem, nieposiadanie sojuszników w tej grze jest trochę mordercze. Dobra, bierzemy to. Patrzmy, czy jakieś Mio nam przypadkiem nie jest na 6 poziomie. Wow, żadne Mio jeszcze 6 poziomu nie wbiło. Okej, więc tak, w głównym mierze teraz będzie polegało to na tym, że my
będziemy próbowali cokolwiek osiągnąć, na pewno będziemy chcieli więcej, żeby więcej tej artylerii się porobiło, ale niestety w ogóle nie mamy na inne rzeczy przedmiotów, więc raczej się nam nie uda. No może mogę dawać, ale to po prostu nie będzie nam produkowało na inne przedmioty. A, więc jak zaatakują, to my wtedy i zaatakujemy od tyłu i będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. No to cześć!